Cześć, tutaj Robert z Domu Pachnącego Żywicą. Dzisiaj zaczynam ukorzenianie łóz pozyskanych jesienią. Ale żeby to zrobić, najpierw już nie mówię o tym, że trzeba je przygotować, same łozy. To znaczy pokryć woskiem górną część, odświeżyć cięcie dolne, no i pozbawić ten dół łozy oczka. Ale najpierw muszę przygotować sobie to miejsce, gdzie te łozy będą ukorzenione na czarnej folii. Mam tutaj kawałek pola przygotowany na to, znaczy do tej czynności. Tutaj rosły w ubiegłym roku pomidory, więc będzie mi lżej kopać, dlatego że pomidory rosną na czarnej folii również u mnie, no i nie ma tak jak w tamtej części, której nie widać, no nie ma trawy i powsiewanych innych roślin. Przyniosłem sobie tutaj tak samo piach, zwykły piach płukany, po to, żeby wziąć i rozluźnić tą ziemię. Część już mam wysypaną i zostały mi jeszcze dwa wiadra do rozsypania, no i muszę to przekopać. No i tak, trening ogólnorozwojowy, część pierwsza został wykonany, znaczy zostało to przekopane razem z piachem. Okazuje się, że tego piachu trochę za mało przyniosłem, więc doniosłem sobie jeszcze trochę. Tak w ogóle, jeżeli ktoś chodzi na siłownię, to na pewno to są wydane źle pieniądze. Lepiej pomóc jakiejś staruszce przy skopaniu ogródka. Wszystkie mięśnie pracują. Naniosę sobie jeszcze trochę piachu, rozgrabię to i zacznę ciąć folię. Takie około 30-centymetrowe paski folii przypinam sobie kawałkami drutu wygiętymi. Pewnie są różne sposoby inne. Nawet jest włóknina taka pocięta. Jakoś mądrze nazywa. Mata szkółkarska? Chyba 30 cm albo 25 jest w rolkach. No ale folia jest tańsza. I ta mata szkółkarska też się rozwarstwia. To znaczy chwasty, jeżeli są dosyć agresywne, po prostu przebijają ją. A folii chyba mi się jeszcze nie zdarzyło. Mam 0,3 i chyba 0,5 folia. Wiem, że niektórzy winogronnicy robią to w ten sposób, że usypują sobie kopczyki. Ja tego nie robię. Robiłem tak chyba 3 lata temu. Chyba niepotrzebna robota zupełnie. Bez sensu to jest moim zdaniem usypywanie takich kopczyków. Ja to kładę normalnie na płaskiej, na ziemi zagrabionej. W ubiegłym roku jeszcze robiłem tak, że przebijałem w ogóle tą folię. Tylko że później ta folia już jest do wyrzucenia, no bo żeby wyciągnąć sadzonkę, to trzeba ją rozciąć. A tak zapinam sobie taki pasek folii do ziemi i teraz wzdłuż tego paska będę wbijał sobie sadzonki. Nie widać. Muszę to wziąć i przestawić troszeczkę. Wzdłuż tego paska teraz wzdłuż tego paska będę wbijał sobie sztobry i potem drugim paskiem będę przykrywał. Będę to robił bardzo gęsto, bo te rośliny w zasadzie i tak chodzi tylko o to, żeby się ukorzeniły. A potem
Na jesieni odepnę sobie jedną folię, drugą folię łopatą delikatnie podważę. Będą wychodziły sobie razem z korzeniami. Tak oto wstępnie oczyszczone sztobry. Tutaj mam jeszcze rozpuszczony, jeszcze rozpuszczoną sternę ze znicza. Zresztą widać, jak tutaj pływa. Ona już musi być trochę, no nie bardzo gorąca. Musi zaczynać tężeć. Górną część sztobra zamaczam w sterynie. To nic, że ten pąk zostanie zalany. Odświeżam sobie cięcie. Zrywam pąk ostatni. Nacinam sobie kalecze tego sztobra. I w takiej postaci później będzie lądował na czarnej folii. No i oczywiście w międzyczasie zdążyła jak zwykle umrzeć bateria. Więc powtarzam jeszcze raz. Obcinam końcówkę. Kaleczę pąka. W zasadzie pozbywam go, usuwam go z łozy. Kaleczę łozę, a górę zamaczam sobie w sternie. I następny. No i tak do końca, aż wszystkie zostaną w ten sposób zabezpieczone. Nie używam ukorzeniacza, żadnych innych wspomagaczy. Co sobie da radę, to przeżyje, a co nie da radę, to uschnie. I tak co roku odbywa się ukorzenianie. W zasadzie to nawet sztobry dwuoczkowe w ten sposób sobie robię. Znaczy zostaje jedno oczko, obcinam, tutaj drugie oczko, to wszystko idzie do ziemi i tylko taki kawałek wystaje sobie z nad. A potem sobie opisuję. Na takich paskach, które też gdzieś tam są, na którymś z filmów. Darmowe paski z kartonów, z soków, z mleka. Zszywacz. I tak ląduje w ziemi. Wytrzymuje śmiało. No ponad rok. Nic się nie dzieje. No co, ja sobie tutaj skończę, a wam pokażę dopiero, jak wrzucam to do folii. No i taka to zabawa czeka mnie. Aż do momentu, kiedy skończy się pole, albo do momentu, kiedy wszystkie sztobry, które mam zamiar posadzić, wylądują już tutaj na swoim docelowym miejscu. Ale oczywiście to nie koniec ich podróży, bo to dopiero początek ich życia. Jeżeli się ukorzenią, na jesieni zostaną przekopane albo posadzone na docelowe miejsce. No albo zostaną po prostu sprzedane i wyjadą gdzieś sobie w Polskę. Pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.